Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze. Witam serdecznie również. Dziękuję za węgiel Panu, za Pan. A co już? Pogodził się? Raz na wozie, raz pod wozem. Co podziała? Nic. Witam Panie Krzysztof... chciałem... Otrzymałem list od Pani Mugosi. Ale nazwisko i adresu nie będę mówić do dyspozycji mojej. I chciałem, ona prosiła, żeby to było na wizji. Bardzo proszę, na filmiku. To czynię. Witam Panie Krzysztofie. Na wstępie chciałbym prosić, aby Pan tego listu nie lekceważył i przeczytał go na filmiku. Jest to apel do ludzi, którzy zażywają narkotyki i inne środki. Mam na imię Małgorzata K. Mam piękną, zdrową córeczkę, która ma na imię Amelka. Jestem samotną matką. Mój były mąż Mateusz K., bo nie mogę nazwiskami operować. Był wchodzącą gwiazdą sceny z hip-hopowej w Zgierzu. Na początku publikował tylko swoje utwory na YouTubie. Z czasem zaczęli się odzywać różni menedżerowie, którzy odkryli jego talent. Ruszyła machina, gwiazdy, koncerty, telewizja, płyta, ciągła presja, a przez to nadużywanie alkoholu i kłótnie w czterech ściany spowodowały, że nasze małżeństwo stało się toksyczne. Mateusz nie skronił od środków odurzających. Znalazłem u niego w dresie różne saszetki z białym proszkiem. Dla dobra dziecka wprowadziłem się do domu matki, stawiając sprawę jasno, albo odwyk, albo rozwód. Obiecał leczenie i poprawę. Minął miesiąc, było coraz gorzej, ciągle było agresywny i pobudzony. Niestety zaczęłam podejrzewać również że zdradzę mnie z bankami. Nie miałem złudzeń, postanowiłem zakończyć tą hegenę. Wystąpiłem o rozwód, sława. Narkotyki, alkohol zmieniły mojego pracowitego, uczciwego męża. Piszę do Pana. Jako polityka, który chciał zlikwidować alkohol i narkotyki, bardzo proszę Pana o apel do ludzi, którzy Pana oglądają, by ich przestrzec, jak to nie tylko niszczy człowieka, ale również relacje z najbliższymi. Oglądając Pana tysiące, bardzo proszę o przeczytanie tego listu, bo ma Pan ogromny wpływ na ludzi. Bo jest Pan człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. Życzę Panu wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Małgorzata K. Szanowne Państwo, kochani moi, chcę odnieść się do tego listu. Pani Małgosiu, powiem tak. I do wszystkich dziewczyn powiem. I do mężczyzn. Nie nadużywajcie alkoholu i narkotyków. Proszków białych i różnych, kolorowych proszków. Bo proszek to gorzej zabija jak alkohol. Ale od alkoholu można wytrzeźwieć, można i tak dalej, ale od proszku, od narkotyków inaczej, nie wytrzeźwiejesz. Tylko jak wciągniesz się, to samo przez siebie idzie do siebie. W organizm potrzebuje tego już wtedy. I szanowne Państwo, kochani moi, czy Wam do mężczyzn mówię i do kobiet, równomiernie mówię. Razem wybieracie się, razem przysięgacie przed tym człowiekiem. Przed tym, świątyni Bożej, który On ustanowił. Chrystus, który zaraz będzie się narodzić się. Zbawiciel świata. Który przyjdzie na świat. Malutki. Ubogiej, stajence, lichej. Nikt nie chciał nas, matkę, przyjąć jego. Razem z nim. Do domu. Mówili, że nie ma miejsc. Że nie mam czasu. Że nie wiem, czym wykarmić i tak dalej. Ale przyjęli jego
i matkę jego, zwierzęta, owieczki, krówki, byczki, koniki i tak dalej. Owieczki ogrzewali, huchali, a ona wzięła, matka, garść siana, wyścieliła żłób, tam je krówki jedzą, sianko, zboże, otręby, wyścieliła to siankiem Bożym i położyła. I przykryła znowu siankiem, żeby było ciepło, ale zobaczyli zwierzęta, że siano nie pomaga, żeby nie zmarł. Dawaj swoim powietrzem, swoim oddechem Bożym nabierać większą część do płuc i ogrzewać, i wydychać ciepłe powietrze siebie, wydając ciepłe powietrze, wydając piec, swój piec z organizmu, swój piec, żeby ten malutki Chrystus, Król, Zbawiciel świata, nie zmarł. Żeby pokazał swoją moc, że on żyje, że nie zmarł, że będzie żyć, że jego matka będzie żyć, cieszyć się będzie z niego, wyrośnie na wielkiego mężczyznę, silnego, zdrowego, potężnego. Później podda się na ukrzyżowanie za nasze grzechy. Że my jego nie chcieliśmy przyjąć, to on pokazał moc i siłę od urodzenia do śmierci, do zmartwychwstania pańskiego.